No dobra. Dobra. Skoro tak. To chodźmy. Nie mam oczywiście żadnych pieniędzy. No. Mogła nas kurna zregenerować tak na koniec. Po walce z bossem poziomu czy coś. Nie wiem, czy dobrze idę. Może nie do końca. Zobaczymy. U? A to kto? Boże, mój drogi, jaki ja mam ci głos dać? Ja mnie sługą tajemnego kłębka. Władam mocą bawełny ostatecznej. Giń od mojej kłębkowej mocy. O, w mordę. Dzień dobry. Witajcie. Czekałem na was. Przybyłem wesprzeć wasze wysiłki. Jam jest Miał Deldor Voldemiał. Najwspanialszy z mromagów i najlepszy jedyny uczeń Niandalfa Białego. Dumbledore i Voldemort i w ogóle wszystko naraz. Ten, który włada jasną i szarą stroną kłębka. Ten, który opanował moc, miał Avada Kedavra. Avada Kedavra? Nie trwożcie się, bo potęga mebli jest niczym wobec potęgi tego, który zgłębił tajemnicę kłębka. Wasze problemy dobiegły do kresu. Tak. O, nowy przyjaciel. Uwielbiam nowych przyjaciół. Sam mistrz Nioda rozpatrzył pozytywnie wasze podanie o mromaga i oto jestem. Zdradźcie mi, przyjaciele, jak nazywa się ta szlachetna kompania? Bołe zniszczenia. O, to będzie się prezentować. Powalająco w moim CV. Twój entuzjazm raduje me serce. Jestem przywódcą tej drużyny. Nazywam się Miałtanek. Ze mną jest moja asystentka Mruter, szczelająca licealistka Miałuwa oraz wraz z pieczywem oraz wybraniec Purgli, znany także z okładki magazynu Wice i Futro. A teraz jesteś z nami też ty. Zapowiada się wielka przygoda. Moja mrumagiczna kariera zmierza w kierunkach, o których mi się nie śniło. Idziemy do Cykoterii. Po drodze opowiem ci też wszystko o naszej misji. Okej, Za kilka chwil dotrzemy na trakt prosto do Cykoterii. Mruewar. To znowu ja, Mruewar, do Mruczken, książę Podmruku. Mam nowych, silniejszych mi asasynów Podmruku. Teraz na pewno cię pokonam, Mruter, i będziesz musiała zobaczyć ze mną film. O Boże. Mam też dodatkowe wsparcie z Wrótko Curam. Bandyci terapeuta. O, okej. Cześć, Purshimo. Nie sądziłam, że to mi wyszło. Myślałam, że on po prostu poszedł nas oszukać. Witajcie, przyjaciele. Cóż za przypadek, że was tu spotykam. Bandyta Purshimo? Teraz mnich Purshimo. Odkąd miał tanku, natchnąłeś me serce dobrym słowem i przyjaźnią. W wrotach Kocura kroczy ścieżką prawości mi miałosierdzia. To fajnie. Widzę, że szukuje się tu spora przemocy. Dlatego nalegam do pokojowego rozwiązania sporu. Nie. Cóż, brzydzę się przemocą, więc nie mogę nic więcej zrobić. Żegnajcie, bądźcie zdrowi. Pamiętajcie, przyjaźń to magia. To ci nie wyszło. To było dziwne i zbędne. Walczmy. Przemoc. Za dużo głosów. Pa!
Mam przy sobie 3 arcycenne kłębuszki mocy, dzięki którym mogę aktywować oplatający kłębek. Pozwala on unieruchomić przeciwnika na 5 tur, ale tylko jednego naraz, dlatego nie warto używać jej ponownie, gdy ten stan nadal jest aktywny. Okej, pobawimy się. W ogóle popatrzymy, co tam za umiejętności ma nasz Miauledor, czy jak on tam miał. Miaudeldor, okej. Miaudeldor. Nie to. Muflong. O Boże, jednym ciosem! To smutne. Racja, bo on miał bonus, ten jego skill, kapeć pod mroku do muflonków. Okej, pchnięcie kosturem. Jakie masz czary? Oplatający kłębek. Czytałam o tym. Deszcz meteorytowych kłębków. Kłębkowa zemstana 3 losowych wrogów. Kłębek dezintegracji. Atak magiczny, który tak dezintegruje wrogowi twarz, że jak go dobije, to regeneruje wrogowi 5 punktów manę. Ochronny kłębek. Dobra, wiesz co? To się może przydać. Będzie fajnie. Ataki obszarowe, takie tam. Masz dużo punktów many, więc baw się. Miałam unieruchamiać, prawda? Może tym go dobiję. Zobaczmy. Wątpię. No, oczywiście, że nie. Ile jeszcze tego? Co to była za animacja? Na tłucz. Super. Udało się. Ile razy będę jeszcze ci tłukła tyłek? 40 punktów doświadczenia. Niedobrze, muszę zmykać się, chyżu. Moja dymna uciekajka nie zadziałała. Przypał. Nie uda ci się uciec z oboju. Schwytałam cię moim magicznym chwytaczem niezbyt silnych leśnych łotrów, które szczęśliwie miałem przy sobie. Z braku lepszego pomysłu, co z nim zrobić, proponuję, że gdy tylko wyjdziemy z tego lasu, go obwiązać jak szynkę i zaprowadzić jako jeńca do psychoterii. Zrobimy dobre wrażenie na wejściu. Wrother, zajmiesz się tym, a teraz ruchy. Jeszcze nigdy tak nudna kotka nie wzięła mnie w niewolę. To ekscytujące. Akt 3, moi drodzy, którego się nie spodziewałam w tej grze, chociaż mogłam się go spodziewać. W każdym razie. Przedzierając się przez pełne kotopielców mordercze bagna przedwiecznej wilgoci, nasi dzielni bohaterowie, pokrzepieni splendorem wybrańca i uzbrojeni w starożytny boski artefakt o wielkiej mocy, wreszcie dostrzegli ponure, górujące nad równiną bohaterów mury Cykoterii. Liczne ślady walk napawały ich serca mieszanką podziwu i niepokoju. Mieszkańcy tej dumnej twierdzy z pewnością będą walczyć z wrogami do ostatniej kropli krwi. Czy jednak męstwo nielicznych sprosta złowrogiej rzeszy monstrów? Dowiemy się w następnym odcinku! Ja nie wiem. Jak dobrze, że w trakcie podróży zregenerowaliśmy tłuszczyki, punkty życia i punkty many. Jesteśmy! W ogóle przeskakiwanie z jednego dziwnego głosu na kolejny jest męczące, wiecie? Znając gdy indzie. Czy to ty? Porgli syn Obchorina? Tak. Czy zarazić karawanę kompanii wschodnio-kocurskiej albo przynajmniej kogoś, kto zna jej los? Tak. A co to za czarny kocur z wami? Mamy dla was jeńca wojennego. A co przeskrabał poza tym, że jest czarnym kotem? Kotka powinniśmy oceniać po jego czynach, a nie po kolorze futerka. O, tak bardzo się nic nie wydarzy. Och, muflonku! A po niego tłuszczyku już można? Bo jesteś gruba. O Boże, jakie to cudowne. No dobra, chodźcie i koniecznie znajdźcie relację kapitanowi Marcownikowi. Otworzyć wrota.
mam przeczucie, że powinniśmy iść w prawo. Tak. O Boże, okej, okay, to jest napakowany kot. I nie wiem, jaki głos mu dać. O, mam problemy. Dobrze, załóżmy, że mimo, że tak nie wygląda, już wiem, jaki głos powinnam Purgliemu dać, patrząc na jego twarz, taki, który by świadczył o tym, że nie ma paru zębów, no ale nieważne. Witaj, Purgli Świnu Purina. Widzę, że uznałeś jako zrozumienie za godną uprawienia się w blasku tej chwały. Tak. Wyrożnie, każda pomocna łapka się psywa. Kim jesteście, naukowie? Ja jestem Miapłan Miałtanek Frodzinger, wysłannik Brudkocu... Ała! Gryzłam cię w język! Ja jestem Miapłan Miałtanek Frodzinger, wysłannik Brudkocura. Ze mną zaś są licealistka Miałowa wraz z pieczywem. Romak Miałdor. To moja zabójcza asystentka, Mruter, z zakonu ruchomego czerwonego punktu. Dodatkowo mamy jeńca wojennego wraz z toksycznym czekoladowym wypiekiem. No, cześć. Jestem kapitanem tej zimnej kartonowej świerdzy. Zrobię martownik. Kapitan martownik. Pewnie ty zabrać tego samego hunsfota. Nie powiesz nic, Mruter, na pożegnanie? Co was tu sprowadza? Jesteśmy głodni. Tak! To ma się pecha. Kto nie walczy, ten nie je. Coś jest. Chcieliśmy opowiedzieć o losie karawany kompanii wschodniokocurskiej. Widzieliśmy zniszczony kartonowy wóz. Zwłoki malały się wszędzie i chwilę potem zaatakował nas oddział krwiożerczych taboretów, które zmiażdżyliśmy wraz z dzielnym Purglim siłą naszych mięśni i mocą mojej wiary. I asasynka też tam była. Nie znaleźliśmy jednak żadnych fantów i nie schowaliśmy ich do plecaka. Generalnie, pominę to, że Mruter robi największy DPS w tej drużynie. A więc to tak. Wyklęte, niech będą mewe. Tak. Znaleźliśmy tam miałownika, który na łożu śmierci wyznał nam swoje bohaterskie czyny. W tym to, jak pokonał Komodę. Fef komanda stołków wspomagane siłami ciężkich komów. Sytuacja robi się coraz bardziej interesująca. Tak. Coś jeszcze? No tak, typowo mebli. Istotnie, ostatnio mamy trochę więcej roboty. Pierwsze pomieszczenia o bebach dostaliśmy kilka tygodni temu. Powiedzowaliśmy, że parę nadgorliwych zbrojnych szafek wyszło z lasu i zaczęło robić problemy. Nic na to warto podpięcać tak. Jednak od dwóch tygodni komanda laboratów regularnie napadają na okoliczne karawany, a wezmę nasze patrole. Co więcej. Ledwie kilka dni temu nasi zwiadowcy zauważyli ogromne zestaw mebli zbierające się na pulgach skalnych. Wyglądają jakoś inaczej niż zwykle dwoidzieczne meble. Zamiast drewna są zrobione stany i sklejki i prawdopodobnie spykują się do bitwy z nami. Mam wrażenie, że desperacko potrzebujecie pomocy, ale wasza kocurza duma wojowników nie pozwala wam prosić o pomoc. Tak. Wcale to nieprawda. Skoro tak, to możemy się zbierać. Nic tu po nas. To prawda. Ktoś, kto mnie nawet walczy o jedzenie, nie jest nam potrzebny. Herezja! Wychodzimy! Nikt nie ma prawa pacać bogini wielkiej Michy łapału bez szacunku. Ha! Aha. Czy to będzie koniec gry? O co właściwie chodzi z tym jeżeniem futerka o boginię Michę? Coś słyszałam o tym konflikcie, ale nie wiem, o co chodzi. Zapytam się go. O, on mi z chęcią potłumaczy. O co dokładnie chodzi z tym konfliktem o boginie Michę? Cóż, każdy kotek powinien usłyszeć tę historię, nawet kilka razy. Onegdaj wszyscy oddawaliśmy cześć bogini, ocierając się o jej wielką kamienną łydę i miałcząc pieśni pochwalne na cześć jedzenia.
zamian bogini błogosławiła nas szamką. Nie, z tej ziemi, która pojawiała się w misce obok jej świętego kapcia. Niestety, nie każdy doceniał jej dobroć. Ten strażnik z kokardką, o mój Boże. O mój Boże, tak. Jest taki cudowny. Część kotków uznała, że spróbuje wyzyskać szamkę od bogini, nie ocierając się o nią, lecz heretycko pacając ją łapką. Wyobrażasz sobie? Ojej. Co gorsza, bogini także i ich nagradzała szamką. Nie mogliśmy jednak pozwolić, aby tak to wyglądało. I wygnaliśmy heteryckie koty z... Nie tak, Leno, nie tak. Wygnaliśmy heretyckie koty z wrót kocora. Osiedliły się w Cykoterii właśnie i stały się grubymi i barbarzyńskimi kocorami. W tym miłosierdziu nie zabiliśmy ich. One w zamian pilnują naszych kocich granic w tej karcenowej twierdzy. Smutna historia. Wciąż liczymy, że nawrócą się na szlachetną drogę ocierania się o łydkę, jak grzeczne kotki. Niesamowite. No i co, wracamy do wrót kocora? Tak, jest. Trzeba zdać raport przeorowi, że kapitan marcownik to buc i nieuk. I nie zna się. Jeśli chcesz, możemy pochodzić po Cykoterii, podróże kształcu, a ty desperacko potrzebujesz kształcenia. Mi też się przyda, miała. Przygody to tyle chodzenia. Ciabatta domagała się atencji, może warto byłoby się nią zająć. Wszyscy ode mnie czegoś chcą. Pobawimy się. Dobra. Zwiedzamy Cykoterię. Co tu dużo mówić. Brama do wymiaru wody. Brr. To wiadro tylko udaje zwykłe wiadro. To nie chybnie jakaś dywersja. Te skrzynie pachną starą karmą i niemytym futrem z lekką nutką dekadencji. Wozy kartonowe budzą mój wewnętrzny sprzeciw. Czasem mam wrażenie, że zostały stworzone tylko po to, by blokować mi drogę. Kłada podrapana z wielką pasją z serca gorącego bólem. Lepiej zajadać swoje problemy, niż je rozdrapywać. Boże! Bo ty jesteś wartowniczka, nie wartownik! Kiedy byłam mała, zawsze musiałam stać na bramce, ale któregoś dnia, przysięgam, zamszczę się. Jak odróżnić płeć? Samice mają kokardki. Taki szpital. Proszę, młoda damo, nie zaczepiać rany na żołnierzu. Nie dość, że są ranni, to jeszcze po drodze nabawili się strasznej mrugawicy. To bardzo zaraźliwe. Ktoś tu się bawił w animację i stwierdził, że sobie z tego zażartuje, co? Zgromadzone tu opatrunki są niezbędne na te hardkorowsze rany, z których kot samodzielnie nie jest zdolny się wylizać. Szamka szpitalna dla rannych żołnierzy. Krążą plotki, że jest bardzo niesmaczna. Ale dobra, nauki powinnam to sprawdzić. Nom, 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 nom! Faktycznie niesmaczna. Kapliczka bogini Mizianny. Oby domiziała naszym miałownikom dobrym zdrowiem i smyraniem za łóżkiem. Jest nas cała horda, bo jest tak, piątka kotów i dwie bułki. Te opasy tome zawierały chyba całą kocią wiedzę na temat anatomii i bólu. To brzmi źle. Witam, młodą damę. W czym mogę pomóc? Czy ja nie kojarzę pani z Kotowic? Kotowice.
Ach, tak, tragiczna historia. Tak się dla mnie szczęśliwie złożyło, że tuż przed inwazją kotorków na miasto udałam się do kuwety do pobliskiego lasu. Czemu pani Mizianno domiziała mi tak straszliwym zatwardzeniem? Zastanawiałam się i chmura żalu okryła serce. Później jednak okazało się, że dzięki temu wydarzeniu uszłam z życiem. Czasami błogosławieństwa przychodzą pod takimi postaciami, że kot nawet się nie spodziewa. Okej. Sytuacja w twierdze. Nie na ile. Już wstępne, niewielkie potyczki z meblami częstokroć kończyły się śmiercią lub ciężkimi ranami wielu miałowników. W dodatku ta mrugawica. Podejrzewam też, że wielu cykoterejczyków zostało pojmanych żywcem. W niewoli są bestialsko męczeni ku uciesze mebli, a ich krew służy tym skojkowym monstrom do nacierania siedzisk i blatów. Ach, aż nie mogę o tym myśleć, mam za słabe serce. Gdybyś, panienko, natrafiła na uwięzionych miałowników, to zaklinam cię, uratuj ich. Na pewno z wdzięczności wspomogą nas w bitwie, a tobie, Mizianna, w kociętach w nagrodzie. Okej. Pokaż mi swoje towary. Nie mam kasy. Po prostu nie mam kasy.